Cześć ludzie, z tej strony pomidorowy.pl, witam was bardzo serdecznie w czymś przed odcinkiem, który będziecie zaraz widzieć. Pamiętacie, jak w wielkim finale Raymana Redemption wspominałem o tym, że utraciłem nagranie z mojego pierwszego podejścia do The Final Challenge? Okazuje się, że ja nigdy tego nagrania nie straciłem, ponieważ to nagranie nadal wisi na moim dysku, ba, nawet jest ścieżka dźwiękowa z moim tutaj komentarzem. Tak, dosłownie. Ale najlepsze jest to, że nie mogłem nigdy tego nagrania stracić, ponieważ również zachowały się rundy bonusowe Magika, przynajmniej te w większości, które udało mi się przejść. I właśnie za chwilę zobaczycie m.in. te rundy bonusowe, ponieważ z dniem dzisiejszym rozpoczynamy bonusowe odcinki, albo bonusowy odcinek, bo nie wiem, albo to będą dwa odcinki lub trzy, albo jeden gigantyczny odcinek, który będzie takim zakończeniem już całej tej serii z Raymana Redemption. Nawet nie wiecie, jak bardzo zjebałem i jak bardzo dałem czadu teraz. Nie, to nie jest czadowe, tylko po prostu dałem czadu. Okej, zapraszam do oglądania. Halo, halo, witajcie, z tej strony Michał, aka pomidorowy.pl i chciałbym was zaprosić na bonusowy odcinek z Raymana Redemption. Tak, robię bonusowy odcinek w nowym roku. Bo czemu by nie? Chciałem sobie troszeczkę odpocząć od Raymana Redemption. I zgodnie z obietnicą zajmiemy się za rundy bonusowe. Zaczynając z Vine Shrine Hunt. Oj, przepraszam za czkawkę. Nawet zobaczmy, na czym ta runda będzie polegała. Bo to jest druga runda w świecie The Dream Forest. Tutaj musimy uratować 18 elektronów. Przepraszam, nie 18, a 8, bo to przez chwilę wyglądało, jakby to było 0 i 18. I musimy też uważać na to, że czas oczywiście nam leci w dół, więc musimy jakby brać to i pod uwagę, i uważać na to, ponieważ czas może nam się skończyć. A przez to nie przejdziemy bonusu, a fajnie byłoby go przejść. Nie, żebym ja się tutaj, nie wiem, czepiał czy coś. Okej. Całkiem fajnie zrobiona jest ta runda bonusowa. To jest trochę taki remix tej rundy bonusowej, gdzie właśnie trzeba było na tych śliwkach do góry lecieć. Z oryginalnego Raymana jedynki. Tej z trzeciego poziomu, czyli z Bagien Zapomnienia. Yes, pięknie, bardzo dobrze. To mi się podoba. Dobra, to już mamy zaliczone, więc teraz tak. Typ to będzie nieskończony helikopterek. The Thorn Garden. Okej, to jest całkiem fajna sprawa. Widzę, że te cienkie korale też pozwalają nam, jakby to można powiedzieć, dostać się troszeczkę wyżej. Tutaj czas zamiast lecieć do tyłu, to leci do przodu, więc praktycznie nie mamy żadnego limitu czasowego na tę rundę bonusową. Jedyne, co warto zrobić, to oczywiście przejść tę rundę bonusową. No to jest chyba najważniejsze. Sorry, że ja tak mało właściwie mówię o tych bonusach, ale no w zasadzie poza tym, co teraz widzimy, to nic szczególnego się nie dzieje tutaj. Poza tym, że muszę troszeczkę zmagać się z trudniejszym poziomem. Tak więc musimy sobie co jedynie tylko i wyłącznie z tego zdawać sprawę. I uwaga oczywiście na kolce, bo kolce mogą zranić. Powiem wam, że dowiedziałem się odnośnie Raymana Redesigner od Capybara, który mi ostatnio nawet wspomniał o tym, że Rayman Redesigner wyszedł, ale obecny jego stan przed aktualizacją był taki, że praktycznie gra chodziła jak Cyberpunk, czyli praktycznie była mega poglitchowana i zbugowana. Więc
ponoć teraz ta aktualizacja, która została wprowadzona, ma naprawić te błędy, więc zobaczymy. Zobaczymy, ponieważ szczerze powiedziawszy ciekaw jestem Raymana Redesigner. O, no tak możemy też się dostać w sumie. No, tak też mogliśmy zrobić, ale nie zrobiliśmy. I widzicie, patrzcie, ile ja mam teraz punktów zdrowia. Zobaczcie, jak ja sobie zaoszczędziłem. Dobra, uwaga. Dobra, musiałem tutaj 3 punkty zdrowia stracić, aczkolwiek nie na darmo je straciłem, ponieważ tutaj już została ta łatwiejsza sekwencja. Praktycznie tutaj nie powinienem w ogóle zginąć, ponieważ tutaj mamy tylko 3 łowców. W ogóle co tam ciekawego u was? Jak zaczął się wam rok 2021? Czy całkiem spoko się zaczął? Czy według was to będzie jeden z lepszych roków? Czy może jeden z gorszych? Po tych 5 dniach? Co jesteście w stanie teraz wywnioskować, jak myślicie? Dajcie mi znać w sekcji komentarzy, bo jestem ogólnie ciekaw. Bo ten bonusowy odcinek będziemy tak mega na luzie prowadzili, bo nie ma co tutaj się za bardzo rozgadywać. Nic szczególnego poza tymi rundami nie będziemy robić. Chyba że ewentualnie zrobimy ten bonus, o którym tam Capybar wspomniał, że powinienem się w pewne miejsce udać. Kurde! Tutaj ciężko jest pokonać tego ziomka, to muszę przyznać. A to dopiero 3 runda bonusowa. Z iluś tam. Nie wiem ile ich, nie wiem ile jest ich dokładnie. Dobre jest to, że tutaj nie tracimy w ogóle żyć. Więc dzięki temu przechadzka po tych rundach nie powinna być jakaś ciężka, ponieważ jedyne co będę tracił to czas, bo będę ciągle ginął. Dobra, 2 punkty zdrowia. Stety lub niestety. O, tak też mogłem zrobić. No a tak już niekoniecznie w sumie. Dawaj. Dobra, oberwał. 3 punkty zdrowia. I jeden kurde frajer, który tutaj będzie na nas czekał. No i gitara, i po nim. I po tym śmietniku zasranym. O nie! Tylko nie oni. Jezu, jak ja nie lubię tych fałszywych kwiatów. Gardzę nimi, dosłownie. Gardzę nimi. Dobra, i chyba teraz tędy będziemy musieli iść, co nie? Czyżby to był koniec zaraz? Nie mówcie, że tu zaraz koniec jest. Ej, gdzie to się teraz pojawiło? Coś na dole było. Chyba. Gdzie to się pojawiło? Ty, bo ja ślepy jestem.
Tutaj coś jest. Tak jest, tutaj się pojawiło. O nie! Dobra, oberwał. Okej. Teraz uwaga, by nas kolce nie trafiły. Mamy tylko 2 punkty zdrowia. Tam jest super szybka pięść. O Jezu, nie. Cała runda od zera. Dobra, wiecie co? Na razie sobie odpuszczamy. Wrócimy do tego później. Marcus Madness. Co to jest? A, tu już mamy Bandland. O, zobaczmy, co tutaj w Bandlandzie piszczy. Widzę, że bongosy mamy. Aha, tutaj mamy już normalnie czas, który nam do tyłu leci. Dobra, zobaczymy. To nie powinna być trudna runda, z tego co widzę. Żałuję, że w ogóle wcześniej się za to nie zabrałem, szczerze powiedziawszy. Ty, ale fajny ten design Exitu. To mi się podoba bardzo. Dobra, Electrons Octave. Co to jest? A, czyli znowu musimy te elektronki. Nasze elektunki musimy ratować. Tym razem ich 9. A na domiar złego nam jeszcze czas tutaj do tyłu leci. Ale one są w sumie wszystkie blisko siebie, więc nie powiem, być to żaden problem. A może jednak będzie to problem? Ty, no bo kurde, 2 mi brakuje. Gdzie ja 2 zgubiłem? Co to ma znaczyć? Tutaj są jeszcze, ty, tu jest 1 na 100%. Jedziemy z koksem. Nie wiem, odnoszę wrażenie, że mam za mało tak czy siak czasu na zrobienie tego zadania. Dobra. Dobrze, ostatnia sekunda. Dobrze, dobrze. Pięknie. Ring Toss Tuzzle. Co to jest? Okej. Czyli będziemy tutaj mieli naukę odnośnie tych ringów całych. I na tym jakby kwintesencja tej rundy bonusowej polega, czyli po prostu musimy przejść całą bez jakby śmierci, nie? Ale bardzo mi się podobają te rundy bonusowe, szczerze powiedziawszy. To, co pan Raymani odwalił, no to jest po prostu mistrzostwo świata, nie? Znalazł prosty sposób, jak zaorać Raymana 1. Prawdziwego Raymana 1 od Ubisoft. Dodał własny content. Ubisoft go nienawidzi. Oczywiście, że tak. Jezu, jak się z tym czerwonym robotem walczyło? Dobra, wywalone w niego. Kurde, trzeba by byłoby jakoś skoczyć tak, żeby mu zadać damage. Bo przyznam szczerze, że on tutaj bardzo mocno utrudnia mi tę rundę bonusową, a ja nie lubię, jak mi się utrudnia rundę bonusową w taki sposób. Tu
Już wolę zestartować. Nie ma możliwości, szkoda. Przydałby się tutaj taki przycisk restart, nie? Nie exit level, tylko restart, po prostu. W nadzwyczajnym świecie po prostu restart. No to trzeba będzie zrobić tak, żeby wskoczyć bardziej do środka, jak on tą kolczastą kulę będzie rzucał. To trzeba będzie do środka wskoczyć i wtedy mu damage zadać. To myślę, że będzie najsensowniejsze wyjście. No, w taki sposób można też go porobić. No, widzicie? Sami widzicie, w jaki sposób go porobiłem. Teraz byleby tylko tej kuli uniknąć. Szczerze. O nic więcej nie proszę, tylko żeby kuli uniknąć. Nie dało się. Po prostu się nie dało. Nienawidzę tego przeciwnika z całego serca. Dobrze. Pięknie. Wait, wait. O Jezu. Dobra, wepal gumę. Jezus Maria, bez kitu. Ej, bo ja myślałem, że mnie ta ćma zabije, nie? Ale całe szczęście uniknąłem jej. Dobra, mamy to zaliczone. To tylko tutaj będziemy musieli wrócić, czyli do The Thorn Garden. Dobra, Bendland mamy zaliczony. To czas na Rock Hike, zwany jako Blue Mountains. O, a tutaj mamy sekwencję z Mr. Scopes, znaczy Mr. Stone Peaks. No pamiętam przecież ten ostatni level. Oczywiście te gówniaki też muszą tutaj być, bo jak żeby inaczej. Jezu, gdyby takie rundy bonusowe były w prawdziwym... Znaczy, gdyby takie rundy bonusowe były w normalnym Raymanie jedynce, to bym się zastrzelił, powiem wam szczerze. Nie wiem, czy dałbym radę wtedy przejść. Dobra, walić to. O Jezu, przed exitem! Przed exitem, no to jest chamstwo w państwie.
Teraz jesteśmy o wiele wcześniej. Nawet bym powiedział, że za wcześnie. Dobra, zaliczone. The Cliffhanger. O Jezu, The Cliffhanger. Śmiesznie. Śmiechłem z tej nazwy. Okej, okay, czyli musimy uratować 7 elektunków. Okej. Okay. To ma sens. O ile nie spierdziliłem tego sensu już. Chociaż 7 wydaje mi się, że to jest całkiem mało jak na taką rundę bonusową. Aczkolwiek mylić się mogę. Nie zmienia to faktu, że naprawdę runda bonusowa pod względem level designu jest naprawdę wpyte, bym powiedział. I mówię to całkowicie nieironicznie. Oj, oj, oj. Aha, to ja mam tam do góry polecieć i w dół spaść. No to... To już nie zdążę, nie ma szans. Nie znam dokładnej lokalizacji tych elektronów, ale teraz przynajmniej wiem, gdzie są. Gdzie jest 7 tych elektronów, więc nie powinno być źle. To nie dziwię się, dlaczego nam tyle czasu dali. Dobra. Okej. Świetnie. Super. No. To było kurde 300 IQ posunięcie. Podejrzewam, że ta ostatnia nie będzie aż taka łatwa. Perilous Spikes. Czyli będziemy musieli uważać na wszystko, co się rusza, po prostu, w dużym skrócie. Chociaż... Może nie będzie aż tak źle? Dobra, tutaj są zwykłe antytunki. Przez chwilę myślałem, że one są, nie wiem, bardziej ciemniejsze. Nie wiem, czemu mi tak się skojarzyło. Może przez to, że kolory mają trochę takie... No mówię, no ciemniejsze. Przez to wydawało mi się, że to troszeczkę inna odmiana tych antytunków. A się okazuje, że jednak nie. Aha, czyli będę musiał to przeciąć. O Jezu, ciekawe ile mi to zajmie. Na szybciej. No, no to kurde. Brawo. Brawo. No, trzeba uważać na antytunki. Bo one serio mogą skrzywdzić. Jak sami zresztą widzicie. O, na te kurde kolczaste gówna tym bardziej trzeba uważać. Jak ja uniknąłem... Dobra, nieważne. Dobra, tutaj mamy na szczęście co mamy. Czyli literkę P mieliśmy. I teraz na spokojnie. Nie śpieszmy się. Po co się śpieszyć? Jest takie pewne brzydkie przysłowie, że jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Więc nie dajmy satysfakcji diabełkowi. O, o to chodziło. Widzicie? Nie śpieszyłem się, zrobiłem to na spokojnie. I doszedłem do exitu. Nie no, spośród tych ostatnich rund bonusowych, jeżeli chodzi o światy, to ta była najłatwiejsza. Ostatnia runda bonusowa, jeżeli chodzi o Blue Mountains. Pencil Case Race.
Okej, czyli po prostu musimy się dostać do exitu. Przed czasem, of course. W ogóle, jeżeli chodzi o ten napis action, który się pojawia w momencie, kiedy rozpoczynamy rundę bonusową, to on jest wzięty z wersji na Atari Jaguar, ponieważ w wersji na Atari Jaguar to jest jedyna wersja, w której były takie kolorowe napisy, jeżeli chodzi o, wiecie, jakieś takie rozpoczęcie, w sensie o akcję, innymi słowy, ponieważ kiedy zaczynaliśmy rundy bonusowe w Raymanie 1 na Atari Jaguar, to nie mieliśmy po prostu standardowego go czy coś, tylko po prostu action. Dlaczego takie coś mieliśmy? Nie mam zielonego pojęcia. Nie pytajcie się mnie, tylko pytajcie się Ubisoft, dlaczego oni coś takiego stworzyli. I gitara. Udało się. Little Land. Little Land. Z czymś mi się to kojarzy? No na pewno nie z tym. To na pewno nie z tym mi się kojarzy. Dobra, tutaj sorki, że ja się nic nie odzywałem, ale starałem się skupić. To jest w ogóle runda bonusowa z tłem z poziomu Space Mama Crater. Ewentualnie Pencil Pentathlon. Dobra, dobrze, że tędy żeśmy poszli. Bo raczej innej drogi nie ma, by zdobyć wszystkie elektrunki. Elektrunki. Dobra, jeszcze trzech nam brakuje. Trzech. Okej. Tu będzie siódmy. Proszę, szybko zdąż. Tam u góry będzie ostatni, na bank. Nie ma go tu? To gdzie on jest? Ty, gdzie jest ostatni elektron? Ej, bez kitu, ja nie widziałem go. Dobra, tu on był. Jezu, ja go tutaj pominąłem, serio. Dobra, ostatnie dwa. Z czego ostatni to po prostu będzie bułka z masłem teraz. Albo nawet bułka z dżemem, whatever. Do wyboru, do koloru. Dokładnie tak. No to lecimy. Pinpoint Precision. Precision? Nie, precision, czyli precyzja. O Jezu, i kurde, musieli to dać jako ostatnie.
i zabójcze pędzle, które nie były w wersji ani na PC, ani na PS1. Jeżeli chodzi o Raymana One. A, czyli teraz będziemy musieli tego Yin-Yanga przenieść w tamtą stronę. Okej. Żeby nie tracić czasu, lećmy dalej po prostu. Getting over it. Tutaj oczywiście standardowo polega runda na tym, że musimy w przeciągu 50 sekund... W przeciągu 50 sekund dostać się do końca. Oczywiście jest przy tym mały haczyk. A tym haczykiem jest to, że platformy są pełne kolców. Co sami zresztą możemy idealnie zaobserwować. Okej. Ale trudne są te rundy bonusowe. Bez kitu. Mega trudne one są. Tutaj poziom trudności jest naprawdę bardzo mocno wyśrubowany. Dobrze. Udało się. The Four Chambers. Co jest grane? A, dobra, teraz elektronki. Myślałem przez chwilę, że tutaj będziemy mieli znowu walkę z jakimś bossem, nie? Się przyznam, że troszeczkę się wystraszyłem. Nie ma mowy, że uda mi się wszystkie zdobyć. Za mało czasu mam. No. Time's up. Time's up. Normalnie Crash Bash mi się przypomina. No, tutaj jeszcze na dole był, widzicie? Patrzcie, jak się kurde skubany schował tutaj na dole. Tylko pytanie, jak ja bym miał stamtąd wyjść w momencie, kiedy ja tam spadłem? To jest dopiero dobre pytanie, a nie kurde pierdzielenie o Chopinie. Dobra. W sumie tak też można.
Dobra, połowę mamy zabranych już. Bo musimy oczywiście, jak widzicie, 6 zebrać. A na razie mamy ich 4 już w sumie. Teraz 5. Więc oznacza to, że na samej górze będzie ostatni. Zgadza się? Przekonamy się. Tak jest. Ostatni był na samej górze. Bardzo dobrze. I co tutaj będziemy mieli? The final slide. O kurde, coś tutaj jeszcze nas będzie czekać. Electric meltdown. Meltdown. O Jezus Maria. Dobra, mamy tutaj połączenie ciemnego poziomu z... W sensie bardzo rozjaśnionego poziomu z lawą. Co w efekcie daje no niezbyt... No, mizerny efekt daje. Bo nie ukrywałem, ale sama lawa sama w sobie jest już jasna, więc... To trochę wygląda tak, jakby Rayman kurde zwiedzał, nie wiem, wnętrze zupy pomidorowej. I jak ja obrywam? O, widzicie? Ja nie mogę, kurde, nie oberwać. Muszę zrobić tak, żeby nie stracić żadnego punktu zdrowia. Tylko to jest dobre pytanie, jak to zrobić. Chyba tak właśnie. O, coś takiego. No i to wiele wyjaśnia, kurde, no bo Rayman chyba nie jest aż takim durniem, żeby zrobić coś takiego, żeby Rayman po kolcach tylko i wyłącznie biegał. No bez przesady, nie róbmy z niego takiego psychola. To, że zrobił bardzo trudny poziom... To, że zrobił wygórowany poziom trudności, nie oznacza, że on jest jakimś psycholem, kurde. Szanujmy się. A czemu ja w ogóle odleciałem stąd, skoro ja trzymałem się... Nie wiem, nie ogarniam już tej gierki, szczerze powiedziawszy. Ta gierka mnie po prostu z... Włączenia na włączenie mnie naprawdę coraz bardziej zaskakuje. Chciałbym, żeby to było w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale często mnie ta gierka zaczyna w negatywnym słowu... Nie, no dobra, nie przesadzajmy już. Ale po prostu mnie coraz bardziej zaskakuje w taki dziwny sposób, niż ten pozytywny. Dobra, wywalone w to. Kurde, dobra, duży Kamlo to jest. O Jezu, Rayman. Nie zesraj się. Aha. No to leć w prawo. A, no tak, bo tu jest dźwignia. Będę musiał ją pierdyknąć, żeby nie lecieć. Myślałem, że tutaj będzie jakiś specjalny tunel. Nie sądziłem, że tutaj będzie lawa.